roku postanowiliśmy mimo pandemii, albo może właśnie dlatego, że jest pandemia, nieco przeorganizować ten konkurs, zaproponować inną formułę. Bardzo baliśmy się, czy spotka się w ogóle z zainteresowaniem, bo przecież zdalne nauczanie, przedszkolaków mniej też w swoich placówkach, ale jednak wszyscy sprostali zadaniu i jesteśmy jak zwykle oszołomieni, zadziwieni. I nie są to tylko pochwały grzecznościowe, bo rzeczywiście ozdoby choinkowe robią wrażenie. Pomysłowość dzieci, jak i samo wykonanie przy skromnej pomocy dorosłych mogłaby zaskoczyć nawet artystów z cepeli. Zrobiliśmy ozdobę choinkową, przedstawiliśmy na niej świętego Elzebiusza, który był pastelnikiem. Jest to technika malowania plasteliną i przedstawiliśmy tam skały, co oznacza, że był pustelnikiem dlatego. I jakby na górze są takie tam ogniwa, które symbolizują właśnie pustelników. Dlaczego te ogniki płoną, są takie prześwitujące? Ponieważ to symbolizują, że przez nich mówi Bóg. To są takie ogniki Boże, które zapalały świat. Od jednego człowieka można, jeden człowiek może tak dużo zrobić, a 11 i 12 Elzebiusz. I święty Elzebiusz ich zebrał wszystkich razem, bo jest on założycielem Paulinów. Stworzyli tak potężne dzieło jak zakon właśnie Paulinów. A kto stworzył to dzieło, że te witrażyki tak się świecą? To siostra? Nie, to wspólne dzieło, najpierw omawianie. Siostra się przyzna, to siostra zrobiła. Nie, to jest nasze wspólne dzieło, ale najpierw czytaliśmy, szukaliśmy na stronach, kto to był. Bo tak naprawdę myśmy w ogóle nie wiedzieli, kto to był Elzebiusz. Wiadomo, że założyciel, a coś więcej, ten konkurs jest inspiracją do tego, żeby poznać życie Elzebiusza. Od 12 lat dzieci ubierały ponad 40 choinek, tym razem było inaczej. Jedno drzewko i 85 ozdób. Dzieci przygotowywały ozdoby na każdą z nich, w swoich placówkach, a także w domach. W tym roku zaproponowaliśmy, by każdą placówkę reprezentowała jedna ozdoba, nawiązująca tematycznie do jubileuszu zakonu Paulinów w 750. rocznicę śmierci ich założyciela, błogosławionego Elzebiusza. No i jesteśmy zadziwieni pomysłowością, kreatywnością. Zaskakuje forma i różnorodność. Jestem pełen podziwu wobec autorów tych prac, że wykorzystali różnego rodzaju materiały, które zdawałoby się są nie do wykorzystania, a wyglądają naprawdę bardzo pięknie. I tym, że spotkali się z błogosławionym Elzebiuszem, że teraz już wiedzą, kim on był i jaki jest charyzmat Paulinów, którzy posługują przecież nie tylko na Jasnej Górze, choć oczywiście szczególnie tutaj. Tematyka też zdecydowanej większości prac jest spełniona, bo te elementy, akcenty paulińskie czy jasnogórskie można w tych pracach dostrzec. Teraz ubraną choinkę można podziwiać na dziedzińcu przed bazyliką. No i cóż, zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą ozdobę. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 stycznia po Nowym Roku. Chciałbym zaprosić wszystkich do głosowania. Można te prace podziwiać, oglądać, przychodząc tutaj na Jasną Górę. Przed wejściem do bazyliki jest ta choinka, na której prace już za moment zawisną. Można je zobaczyć, natomiast można też oglądać na naszej radiowej stronie, na stronie Radia Jasna Góra, radiojasnagora.pl. Tam każda z tych prac jest ofotografowana, umieszczona. Od dziś, czyli od poniedziałku do Wigilii oglądamy, a od Wigilii można już oddać głos na 3, zdaniem Państwa, najpiękniejsze ozdoby. Także bardzo serdecznie odsyłam na stronę, zachęcam do oglądania, zachęcam do głosowania i zachęcam do tego, aby tą informacją, linkiem naszej strony dzielić się także z bliskimi, aby uhonorować, uczcić tych najmłodszych artystów.